Po 142 dniach policki kajakarz Aleksander Doba musiał zejść na ląd. Przyznaje, że miał problemy z utrzymaniem równowagi. Po awarii steru kajaka zatrzymał się na Bermudach. Planuje jednak osiągnąć swój cel i dopłynąć na Floryda. Kilkaset metrów przed Bermudami Aleksandrowi Dobie popsuł się ster, zrobił prowizoryczny, ze skrzynki na jedzenie. Na lądzie ster naprawiono i Aleksander Doba chce płynąć dalej. Jest jednak tylko jeden problem. Z Bermudów do Florydy kajakiem płynąć się nie da, bo nie pozwalają na to prądy i wiatry. Aleksander Doba chce dotrzeć do miejsca, w którym przerwał wyprawę i dokończyć ją zgodnie z założeniami. Jednak to duży koszt. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Aleksander Doba wypłynął 5 października. Celem kajakarza jest przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego w najszerszym miejscu. W 2011 roku pokonał już Atlantyk, ale w jego najwęższym miejscu.